Dzień dobry, witam się z Wami w Wielki Czwartek, 28 marca. A wersety, które z Biblią na co dzień przeznacza na dziś, zapisane są w Przypowieściach Salomona w 14 rozdziale, w 34 wierszu i u Ewangelisty Łukasza w 22 rozdziale, w 39 i 40 wierszu. Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Jezus udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z Nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Chociaż tyle zła dookoła Ciebie, chociaż tyle pokus w krąg, to obiecał Bóg, że Cię nie opuści. Po prostu uwierz Mu. Moi drodzy, kiedy mamy zły czas, kiedy się boimy, kiedy mamy jakiś problem, jakieś trudności, kiedy jesteśmy zmartwieni, najlepiej czujemy się w gronie ludzi, którzy są godni zaufania, którym możemy powiedzieć szczerze i uczciwie, co czujemy. Najlepiej chowamy się wtedy, ukrywamy w miejscach, w których czujemy się bezpiecznie, w których możemy przemyśleć to, co nam akurat doskwiera. Ja taki trudny czas uwielbiam spędzać w moim ogrodzie, wśród śpiewu ptaków, wśród szumiącego wiatru, takiego jak dziś. Tu czuję się bezpiecznie i czuję się u siebie. Moi drodzy, Wielki Czwartek, oprócz ostatniej wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami, oprócz sakramentu ołtarza, który Jezus Chrystus ustanowił, wspominamy dzisiaj także modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, w Ogrodzie Getsemane. To dzień, kiedy Jezus przeżywał swój największy strach i lęk. Wiedział bowiem, że blisko jest już Jego męka i śmierć. Kiedy poszedł wraz ze swoimi uczniami, z ludźmi, którym najbardziej ufał, którzy byli Jego przyjaciółmi, do Ogrodu Oliwnego, modlił się o to, aby, jeśli jest to możliwe, jeśli taka jest wola Boża, aby Bóg odsunął od niego ten kielich. Moi drodzy, ale w dzisiejszym wersecie z Ewangelii Łukasza słyszymy, że Jezus nie tylko sam się modlił, ale też swoim uczniom powiedział: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Jezus wiedział, że kiedy jest nam źle, kiedy się boimy, kiedy mamy jakieś zmartwienie, dobrze jest być wśród ludzi, którzy nas akceptują, którym możemy ufać, którym możemy wszystko powiedzieć. Dobrze jest być w miejscu, w którym czujemy się dobrze, w którym doznajemy ukojenia. Ale jest jeszcze trzeci, najważniejszy element. Modlitwa. Kiedy potrzebujemy wyciszenia i ukojenia, oprócz tych ziemskich rzeczy, które możemy dla siebie samych zrobić, tą najważniejszą jest przyjście z tym do Pana Boga. Jest powiedzenie Jemu o tym, co nas trapi, co nas boli, czego się boimy. Tak jak Jezus, kiedy przyszedł do Ogrodu Oliwnego, szczerze modlił się i wyznawał Panu Bogu swoje obawy, swój lęk, swój ból. I my także, podobnie jak On, mamy przychodzić do Boga ze wszystkim i Jemu wyznawać nasze bolączki. Ale też wtedy, kiedy czujemy, że trapi nas pokuszenie, czujemy, że diabeł jest blisko i próbuje skusić nas do czegoś złego, wtedy również najlepszym sposobem na poradzenie sobie jest modlitwa. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście ze wszystkim, ze smutkami i z radościami, z problemami, trudnościami i pokusami, zawsze przychodzili do najlepszego lekarza naszych dusz, do naszego Ojca w niebie. Módlcie się i módlmy się teraz wspólnie. Kochany i dobry Boże,
Tobie powierzamy wszystko to, co w naszym życiu trudne. I razem z Jezusem w ogrodzie Getsemane prosimy Cię o to, aby jeśli to możliwe, abyś odsunął od nas kielich naszej goryczy. Ale Twoja wola niech się dzieje w naszym życiu, a nie nasza. Bądź z nami i błogosław nam przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam, drodzy, dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.